Witajcie, tu Chochoła, to bitewka z cyklu Takie Tam. Nie wrzucam ją na odrdzewianie Chochoła, mimo że jest to jeden z elementów mojego odrdzewiania, bo no, bitewka jest taka sobie. Ale chciałem też pokazać wam Leoparda jedynkę, który jest po buffie. No i chciałem zobaczyć, jak się tym czołgiem da grać obecnie. Jedyna bitewka wynikająca z tego, że trzeba było jakąś tam misję zrobić. 650 bazowego expa na 10 tierze zdobyć. Stwierdziłem, że na Leopardzie na tyle ogarniam, że te 650 expa powinienem zdobyć bez problemu. Rozjazd. Rozjazd prawidłowy jest taki, jak wam kiedyś mówiłem, czyli czołgi ciężkie powinny pojechać E5, E6, natomiast nasze oczywiście jadą w krzoki. Natomiast medy się rozjeżdżają się poprawnie. Czyli jedziemy tutaj na flankę medów, ustawimy się gdzieś w okolicach F9, F0 i stamtąd będziemy próbować strzelać w F5, F6, ewentualnie na wprost wzdłuż linii 0. Dostaję spota i przyznam szczerze, że się zdziwiłem, bo albo coś stoi w F6 i tego nasz burasek nie świeci, albo, no nie, popatrzcie się, ja dostaję spota stojąc tutaj na dole. Chce mi się wierzyć, że oni go tam nie są w stanie spotnąć. No i teraz IS-7 się pojawił, ale to przecież nie on mnie spotował. Dziwna sytuacja, powiem szczerze. Ale VK się tutaj wybrał na wycieczkę, więc od razu sprzedamy bułkę. Posowanie jest fajne, bo jestem topem, akurat grając takim papierem jak Leopard, to jest akurat bez znaczenia, bo wszystko mnie dziurawi. No, ale elegancko już jakieś pierwsze dwa strzały w VK-a weszły. Próbujemy się bujać dalej. Standard B się pojawił i to chyba on nas spotował. On jest po tej stronie torów. Fisa nie ma sensu strzelać, widzę tylko jego wieżę, a ona jest dla mnie niepenetrowalna. Próbuję jeszcze wyspotować standarda B, natomiast tutaj T-44 puszuje. Zadaniem tych czołgów E6 jest właśnie bicie tych czołgów, które my tutaj na górce zaświecimy. Nie ma, nie widzę gościa, schował się za domkiem. Standard B ma magazynek, więc byłoby słabo nachytać. Więc zaświecił się standard. Chyba nawet mam przestrzał na niego. Tak jest. Zabił mi kierowcę, ale jestem tak zaaferowany, że nie zauważyłem tego. Zresztą tak mobilny jest ten czołg, że to jest właściwie niezauważalne. No i tańczymy tutaj. Na razie jest 4-0. Czyli się wykrwawili w linii 2 przeciwnicy. Próbuję burzyć ten domek, ale jesteśmy, świeci standard jednak. I kończymy go, przy okazji wpada mi 767 z mojego spota. Dopóki się sytuacja tutaj nie wyjaśni, czyli dopóki ten IS-7 tam będzie, nie możemy pchnąć linii 0.
ale się wystawił. Na APK-ach mam 278 mm średniej penetracji, więc praktycznie przestrzeliwuje wszystko, co mi tutaj podjedzie z niższych tierów. Na APCR-ach jest 323. Myślę, no, jedne i drugie są APCR-y, ale droższe amunicja. Nie strzelałem wcześniej, żeby nie zrykoszetować. No i przez to też dałem się wyświecić i zdążyłem uciec. Już się spłaciłem, 2400 obrażeń. 1850 hapsów, które mam, także wstydu nie ma, chociaż WN8 to jest jeszcze marne. Coś świeci, nie, czy ten T-44. IS-7 musi zniknąć. Jak zniknie IS-7, to już poleci. Ręgie poniosło. Próbuję mu mierzyć w garczek. I nie przestrzeliłem. Teraz się ładnie ustawił. Tyłem wieży. Okej, możemy puszować. W tym momencie już możemy puszować. No i tak, gdybym grał E50M, to bym tego K91 staranował, a tak to nie taranuje. Pozycje krytyczne. Pod pałką mnie trafił. A i gidę. Ale to już jest po bitwie. Chłopak został na oparach. Wynik fajny. 4128 obrażeń zadanych, jeden frag tylko. Jakby było więcej fragów, to ten wynik byłby dużo, dużo większy. 767 z mojego spota, niecałe 3500 WN8. Poprawna bitwa. No i to mnie zachęca do tego, żeby już wystawiać nos powyżej tych tierów, na których w tym się momencie odrdzewiam. Rzucam wam jako taką zajawkę tego, co się pewnie w przyszłości na moim kanale będzie działo. Dobra, przejdźmy do podsumowania. No i mamy podsumowanie. 3 wyspotowane pojazdy, frak, 4128 zadanych obrażeń, 767 z mojego spota. Na tle drużyny wyglądało to całkiem zacnie. Najlepszy wynik w drużynie, w zasadzie w obydwu drużynach najlepszy wynik. No i 820 expa, czyli misję zaliczyłem. I to oznacza, że jestem zadowolony, jeżeli chodzi o zarobki. 40 tysięcy kosztowało mnie, się na bitwie zarobiłem. Tam misję nie liczmy nawet. Wyszedłbym na minusie przy takiej bitwie, mimo tego, że strzelałem z amunicji standardowej. Taka jest
Taka jest ekonomia gry w WOTA. Na dziesiątkach bardzo trudno się zarobić. W związku z czym godzę się z tym, grając na tych tierach. Okej, co? Z mojej strony to będzie wszystko. W takim razie zapraszam Was do opiniowania tej bitewki. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście łapka w górę. Jeżeli jesteście u mnie pierwszy raz, zapraszam do subskrybowania kanału. Ja się żegnam i do następnego odcinka, tym razem już z cyklu Odrdzewianie Chochoła. Trzymajcie się, pa!